Rozpoczynamy nowy cykl Tropem Kuracjusza. Pierwsze kroki kierujemy do Kołobrzegu. Kołobrzeg to obecnie nadmorski kurort i uzdrowisko położone u ujścia rzeki Parsenty do Bałtyku na Pomorzu Zachodnim. Miasto posiada ciekawą i burzliwą historię. Kołobrzeg jest jedną z najstarszych miejscowości na Pomorzu. Już w VII wieku istniała tu osada położona na Wyspie Solnej, umiejscowionej pomiędzy rzeką Parsentą a obecnym kanałem drzewnym, będącym odnogą Parsenty. Jej mieszkańcy znani byli z pozyskiwania soli z solanek. Sól była bardzo pożądanym i cenionym bogactwem. Niejednokrotnie trzeba było ją sprowadzać z bardzo daleka. Miejscowi rzemieślnicy zajmowali się również obróbką bursztynu, żelaza i poroży. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy dawnego Kołobrzegu szybko się bogacili. Handlowano z Wielkopolską i Śląskiem, a także z Wikingami i Szwecją. Oczywistym było, że posiadanie takiego bogactwa kusiło innych. Aby je ochronić, już około 880 roku powstał ufortyfikowany gród obecnej wsi Budzistowo, położonej nad Parsentą 4 km od Bałtyku. Tam właśnie znajdował się pierwszy Kołobrzeg. Niecałe 100 lat później Mieszko I włączył ten gród do państwa polskiego i mocno rozbudował jego umocnienia. W roku 1000 Bolesław Chrobry utworzył tu biskupstwo, które dołączyło w ramach archidiecezji gnieźnieńskiej do Krakowa i Wrocławia. Świadczyło to niewątpliwie o wielkim znaczeniu Kołobrzegu. Nie potrwało to jednak długo. Po śmierci Chrobrego na kilkadziesiąt lat Pomorze wróciło do pogaństwa. Dopiero na początku XII wieku Bolesław Krzywousty zdobył ponownie Kołobrzeg. Kolejnymi władcami byli Duńczycy, później książęta pomorscy, gryfici. W 1255 roku książę Warcisław II nadał Kołobrzegowi prawa miejskie, przesuwając jednocześnie jego lokalizację bliżej morza. Nastąpiła jego rozbudowa i dynamiczny rozwój. Na przełomie XIII i XIV wieku Kołobrzeg był już silnym miastem hanseatyckim. Przez kolejne lata miasto przechodziło z rąk do rąk. Władali nim Brandenburczycy i Szwedzi. W 1701 roku dostało się pod panowanie Prus, a później, aż do 1945 roku, Niemiec. Zerwanie stosunków z Polską nie opłaciło się. Handel solą zaczął zamierać, a z nim dobrobyt mieszkańców. Parafrazując znane powiedzenie, można stwierdzić, że historia Kołobrzegu solą się toczy. Sól powraca, ale już innej roli. W 1830 roku powstaje pierwszy zakład kąpieli solankowych, a po nim w szybkim tempie kolejne. Kołobrzeg staje się znanym i znakomitym uzdrowiskiem. Mieszkańcy się bogacą, powstają nowe obiekty.
Rozwój przyspiesza wraz z uzyskaniem połączeń kolejowych ze Szczecinem, Poznaniem, Gdańskiem i Koszalinem. Obecnie Kołobrzeg dzieli się na trzy wyodrębnione strefy. Najbliżej morza jest strefa plaży i zieleni z imponującym parkiem Żeromskiego i Fredry. Od strony plaży park oddziela Aleja Nadmorska, a z drugiej strony jest Deptak, ulica Rodziewiczówny i ulica generała Władysława Sikorskiego. Druga strefa to część sanatoryjna, dla której granicę stanowią tory kolejowe. I wreszcie trzecie to miasto. Ten filmik to Kołobrzeg w pigułce oczami kuracjusza. W następnych będziemy chcieli pokazać, że pobyt w sanatorium nie musi być nudny. To od nas i od naszej wyobraźni i inwencji twórczej zależy, jak ten czas spędzimy. Możemy chodzić na zabiegi, narzekać na wszystko dookoła i przesiadywać w pokojach. Albo możemy rozwijać swoje zainteresowania, poznawać nowe miejsca, czynnie odpoczywać, wsłuchując się nie tylko w szum fal i śpiew ptaków, ale poznawać historię i odkrywać świat na nowo. Sanatorium daje możliwość uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwiedzać też na własną rękę. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli materiał Wam się podoba, prosimy o łapkę w górę.